Cześć, witajcie w odcinku 5 z Ultimate Team. Może nie tracąc czasu, przenieśmy się od razu do kolejnego spotkania ligowego w składzie. Nic się nie zmieniło, tak więc chyba nawet nie jestem zmuszony wam go pokazywać, no ale w ramach ścisłości oczywiście to zrobię. Okej, no to teraz wyszukajmy sobie jakiegoś przeciwnika. No, również założony klub we wrześniu 2012, tak więc sporo czasu. Już ten gracz gra, tak więc no, skład rzeczywiście tutaj dobry. No ale my również dysponujemy w miarę przyzwoitym drużyną, zbudowaną na podstawie Premier League. Tutaj głównie serial. Dobra, zaczynajmy. Minuta trzecia już od razu. Ten świetny kontratak naszych piłkarzy, czterech chyba na dwóch. No, Morrison świetnie zagrywa piłkę tutaj do Boriniego, co prawda trochę przypadkowo. No ale tak właściwie jest FIFA, że często nasze zwycięstwa zbudowane są na podstawie dużego szczęścia, no ale taka już właśnie gra. No i minuta siódma, tutaj Frey znalazł świetnym podaniem Boriniego, ponownie Włoch, dosyć dobry mecz w zasadzie, jeżeli chodzi o początek, tak więc na pewno zasługuje na to miejsce w pierwszym składzie, tutaj dał się obrońcy dosyć łatwo oszukać, no i ponownie sporo szczęścia, piłka wpada od słupka i mamy 2-0. Zobaczmy sytuację jeszcze raz. No i przenieśmy się teraz do minuty 13. Tutaj rzut rożny. Świetne dośrodkowanie. No, trochę bierna postawa obrońców, ale na szczęście piłkarz teraz znajdował się na linii bramkowej, wybił tą piłkę. Tutaj drugi rzut rożny z rzędu. Ponownie tak samo rozegrane. Tym razem jednak, no, nie miałem nic do powiedzenia. No i Benatia zdobywa bramkę na 2-1. Nasz przeciwnik specjalizuje się widocznie bardzo mocno w rzutach rożnych. No i tutaj kolejna sytuacja, minuta 55 tym razem. No ale na szczęście Mexes uderza wprost w ręce Szczęsnego. No to 63. Dziowinko tutaj zagrywa do Nocerino. Nocerino oszukuje obrońcę. Uderza i mamy 2-2. Tak więc z dalekiej podróży wrócił nasz rywal od stanu 0-2. Teraz jest 2-2. No i musimy się jakoś w miarę dobrze wybronić. No ale mi to 78. Ponownie Giggs. Giggs tutaj dosyć dużo miejsca sobie załatwił. Frey naprawdę ponownie dużo farta. No i 3-2, tak więc prowadzimy. I jak na razie 3 punkty są na naszym koncie. Okej, okay. No i w tym spotkaniu nie zmieniło się już nic, tak więc wygraliśmy 3-2, po dwóch bramkach Boriniego, jednej bramce Freya. Piłkarzem meczu został tym razem Borini, a nie Frey, chociaż w Szwajcar nota 8,5, tak więc ponownie bardzo dobry występ. Prawie 550 monet, tak więc również bardzo przyzwoita suma. No i brakuje nam tylko jeszcze jednego zwycięstwa do mistrzostwa czwartej ligi i wtedy moglibyśmy się już spokojnie przenieść do ligi trzeciej, gdzie stawki za ewentualne mistrzostwo są zdecydowanie większe. No ale dobra, w tym odcinku to już będzie na tyle, tak więc do usłyszenia, na razie, cześć.